W Bartoszycach była jeszcze jedna okazja, a właściwie wciąż jest, by zgłębić wiedzę w temacie zbrodni katyńskiej. Wystawę fotografii w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w swojej siedzibie zorganizowało bowiem Bartoszyckie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Rozental. Tym samym w muzeum rozpoczął się nowy sezon. Poszukując pomysłu na niedzielny spacer, warto swe kroki skierować do Muzeum Bartoszyckiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Rozental, które po przerwie ponownie otwiera się na nowy sezon. Muzeum cały czas się zmienia, muzeum ma nowy wystrój od tego roku i to nie jest tak, że jak się przyjdzie raz, to się zobaczy wszystko, bo nigdy wszystkiego się nie da zobaczyć, nigdy wszystkiego nie da się zapamiętać, za każdym razem coś nowego zobaczymy. My w ciągu roku cały czas się zmieniamy, cały czas dochodzi coś nowego, przekładamy, przestawiamy, różnie. Muzeum jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, zawsze można skontaktować się z nami telefonicznie bądź za stroną, że tak powiem, facebookową, ale z reguły otwieramy nasze muzeum, zaczynamy wyjątkowo wcześniej, bo właśnie dzisiaj będzie otwarte przez kolejne niedziele miesiąca kwietnia, a od maja, od nocy muzeów tradycyjnie, co drugą niedzielę zapraszamy zawsze od 14 do 18. To wyłapując słowa, że tym razem muzeum otworzyło się na mieszkańców dużo wcześniej, musiał być ku temu powód. Dzisiaj specjalna okazja, mamy 81. rocznicę ujawnienia przez Niemców zbrodni katyńskiej. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować taką mini wystawę zdjęć, które udało nam się swego czasu pozyskać. Stricte przypadek i to taki dosyć duży, tak? Mamy kolegę naszego Łukasza, który na stałe mieszka we Włoszech, tam pracuje. I Łukasz pewnego razu dostał informację, że pewien sprzedawca na Targu Staroci w Rzymie ma do sprzedania pierwsze wydanie książki Melchiora Wańkowicza o Monte Cassino. On jako fanatyk drugiego korpusu bardzo, bardzo chciał mieć tą książkę. Poszedł, a przy okazji sprzedawca zaproponował mu kupno 17 zdjęć. 17 zdjęć, na których przedstawiano jakieś ekshumacje, tak? Sprzedawca nie wiedział dokładnie, Łukasz do końca też nie bardzo jeszcze wiedział, ale kiedy wrócił do domu, kiedy przysłał nam skany zdjęć, tak, to okazało się, że są to właśnie oryginalne propagandowe zdjęcia zrobione w kwietniu 1943 roku przez Niemców podczas ekshumacji. I tak powstała wystawa fotografii z Katynia, a wraz z nią szereg informacji w oparciu o zebrane materiały, a także wiedzę członków stowarzyszenia czy członków Wojskowego Koła PTTK Herkus, z którym stowarzyszenie ściśle współpracuje. Chłopaki no, oczywiście szukają w ziemi bardziej, my bardziej zwiedzamy, jednakże też nas jednoczy patriotyzm. Również zapraszamy ciekawe osoby tutaj do Bartoszyc. Mamy wspólne zainteresowania. Organizujemy niektóre spotkania, odczyty. Tym razem spotkamy się dla uczczenia rocznicy zbrodni katyńskiej. Stąd z ramienia koła odczytany został esej autora, Dariusza Jachny, który jest turystycznym przewodnikiem po regionie. Esej został napisany w oparciu o apel poległych i zatytułowany jest „Co bym dziś powiedział Polakom pomordowanym na wschodzie, gdybym miał przekonanie, że mnie słyszą”. Po tym akcencie w imię pamięci pomordowanych zapalone zostały znicze, a wystawa, jak na wstępie, dostępna jest w muzeum do końca kwietnia.